Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem w stajni, jest też ze mną Litka, która właśnie poszła po sachrę. Dzisiaj stwierdziłyśmy, że nadszedł ten najwyższy czas, bo chyba już mija drugi tydzień, żeby Litka może coś w końcu na niej skoczyła i spróbowała. Była w niej terenie, na niej w terenie, jest zachwycona. Teraz właśnie po nią poszła i będzie ją czyścić, ogarniać. Ja w tym czasie ogarnę pokusie. No, także jest taki plan, żeby coś dzisiaj skoczyć, w sensie, żeby Litka skoczyła. Zrobimy jej taki mini trening skokowy. Na początku wybadamy sytuację, jak ona w ogóle będzie na niej skakała i jak będzie się z nią dogadywała, bo to wiadomo, trzeba się zgrać z koniem. A tutaj mój pokerek, jak pani trzsianie. Ten to ma dobrze, no. Właściciel stajni tak zawsze od niego dba, że lepiej na pewno być nie mogło. O, dobiera się tutaj do mojego lizaka, ale chciałam go jeszcze pogryźć trochę, ale widzę, że mi nie pozwolisz. Wezmę sobie drugiego ze stajni. Także, no tak jak widać, ma zdecydowanie tu za dobrze. Zdecydowanie za dobrze. Masz za dobrze. Zobaczcie. Bela siana. Przestań, bo mnie pobrudzisz, no. Nie mam więcej. Stajnie ci dam. W ogóle najlepsze jest to, że co dwa dni praktycznie zmieniają mu kwaterkę na nową. Tacy są mili wszyscy tutaj, że tak o ciebie dbają. Podziękuj, pokerek. Kwaterkę, tak? Ci robią co chwilę nową, żebyś miał trochę trawki. No, idziemy. Postępować na hali. Co? No chodź, pójdziemy postępować na hali z 10 minutek. Powiem wam, że ostatnio jest mi tak przykro, jak muszę wychodzić z domu, bo ja dalej jestem w trakcie czytania mojej książki. Myślę, że jak już oglądacie ten film, to ją skończyłam, bo zostało mi zaledwie chyba 60 stron i z każdą przekładaną kartką płaczę coraz bardziej, że ta książka się kończy. A we wrześniu chyba już powinien wyjść drugi tom, także nie mogę się doczekać strasznie. No, musiałam się trochę pożalić. A co do pokerka w ogóle, to wczoraj go odprowadzając na pastwisko, chociaż trochę mi podkłusował i jak tak spojrzałam, z jaką gracją podnosi swoje tylne nóżki, to bardzo, bardzo mocno wierzę w to, że jak przyjedzie do nas wet za jakiś w sumie już w następnym tygodniu. Jak to nagrywam, jest sobota, więc powinien być u nas w następnym tygodniu. Nie wiem jeszcze kiedy, muszę się dogadać. Ale no jak spojrzałam na jego podnoszące się ładnie nóżki w tym kłusie, co prawda to były ze 3 kroki, to myślę, że będzie dobrze. Ale nie zapeszam, zobaczymy jak wyjdzie. Na razie tutaj sobie rehabilitujemy się, stępujemy, o. Ale no, od kiedy ma podkówki, to naprawdę bardzo ładnie to wygląda. I liczę, że będzie dobrze. Pokerek się zatrzymał i chyba będzie się tarzał. O! Ojejku, tego się nie spodziewałam. Jakbyś tylko mógł nie zniszczyć derki. Tak? Fajnie. Okej. No to jest sianko. Chodź, idziemy. Tego się nie spodziewałam po tobie. Powiem wam, że to jest chyba już ostatni dzień w wakacji, w którym jest tak ciepło, bo jak patrzyłam na temperaturę, to już ma być koło 20, 22 stopni może. Dzisiaj jest koło chyba 28 albo 9. Więc stwierdziłam, że wezmę tego pana na ostatnią kąpiel w tym roku. Wezmę szamponik i go ostatni raz po prostu umyję, żeby był przygotowany na jesień. Bo nie wiem, czy jeszcze będzie taka ładna pogoda, żeby z tego skorzystać i żeby go po prostu umyć, więc dzisiaj to zrobię, nim tam Litka się rozgrzeje. Mówiłam, że wydaje mi się, że będzie dobrze, że się super chodzi i w ogóle,
No, no to po naszym spacerku, jak przyszłam wyczyścić jeszcze kopytka, no to znalazłam fajną opuchliznę tylnych nóg. I nie wiem w sumie, czy może to nie jest od podków, że wiecie, że na tej wkładce i trochę sobie nadwyrężył, czy wariował sobie na kwaterze i coś, nie wiem, głupiego zrobił, no ale nic, będziemy się ratować, bo może to jest po prostu jakieś takie nieprzyzwyczajenie się nóg do podków i do wkładek, które jednak są kątowe i myślę, że to może być ten problem. Ale no dzisiaj zrobiłem mu wcierkę i później glinkę na sam koniec i zobaczymy, jak to jutro będzie wyglądać. Jak ja kocham życie z konikami. Tak? Ty też. Super. Fajnie. Dobra, wysmarowałam mu nogi i założyłam magnetyki, także sobie w tym postoi. Postaram się jeszcze szybko ogarnąć jego zbyt długą grzywę i pójdę później do Litki, a go wstawię do boksu i niech będzie sobie stał z tymi magnetykami. O Boże, jak on strasznie wygląda. Dawno nie miał tak długiej grzywy. Jak ty się zapuściłeś? Kiedy ona ci urosła? Wydaje mi się, że niedawno cię obcinałam. Boże, jaka długa, trzeba ją ściąć, bo wyglądasz strasznie, wyglądasz za długa, zdecydowanie. Ja nie lubię takiej długiej grzywy, a wy dajcie znać, czy wolicie długie, czy krótkie. I uwaga, mamy skróconą grzywę. Pewnie jeszcze będą musiały być jakieś poprawki, ale no, już wyglądasz dostojniej, lepiej. Całkiem równo chyba mi wyszło, prawie jak od linijki, ale pewnie jak wyschnie i się roztrzepie, to będzie to inaczej wyglądać, natomiast teraz bardzo mi się podoba. No, o, fajnie, dzięki, teraz to już super jest, no, elegancko. Teraz to pokazałeś klasę, piękna grzywa. Weź to coś zrób dla konia, nie? To zaraz zniszczy. Moje arcydzieło piękne. Dobra, na razie tak zostaje, idę do Litki, bo pewnie już się niecierpliwi. Pani Litka, pani gotowa? Tak, trochę się szarpiemy dzisiaj. Nie szarpcie się dzisiaj. Nie nakręcaj się. Ale ona idzie dobrze, dobrze idzie, zaraz ci zgaśnie, jak nie będzie szła. To jest kucyk, Litka, to ci się tylko tak wydaje. O, takim tempem ma iść, no. Trzymasz kontakt, ramionka do tyłu, luźna ręka i trochę do przodu daj rękę. Do przodu daj rękę. Sorry. Litka, ale mówię, zamknij w łydkach. Co ci powiedziałam przed chwilą? A nie ty, łeb w dół i ładnie dałaś rączkę, tylko jakbyś wspomogła trochę łydką, to pewnie by tego nie wykorzystała. Wyrzuciło. Siadasz w siodło, trzymasz w łydkach łydeczki. Spokojnie, spokojnie. O tak, okej. I teraz tak, zamknij rączkę, trzymasz ją w kontakcie, zamknij łydki, trzymasz w łydkach. Lewa łydka, tak jest, okej. Bardzo ładnie, zmień stronę na drugą. Patrz, gdzie jedziesz, prawa łydka. Trzymasz kontakt, tak jest. Mocny dosiad ma być, tak? Ma być pewny, właśnie tak, super. I Litka, siedzisz do końca, nie wychodzisz, żeby w razie czego, jak się popatrzy, stanie, to żebyś nie fiknęła. Mocno usiądź w siodło, zamknij łydki, zamknij uda, lewa łydka. Hop, 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 dawaj łydka, no co jest? Lewa łydka, do góry patrzysz, super, okej. Patrz na przeszkodę, lewa łydka. Nie pchaj tak biodrem. Bo ciężar kładziesz na nią. Strasznie się podpatruje. Okej, pochwal ją. O tak! Ramiona do tyłu, super! Zupełnie inaczej teraz było. Elegancko. Super. Jedzie konik. Nie kładź się, bo wyrzuci. O właśnie, super. Litka, bo jak ty będziesz się tak pochylać, to jak ona się zatrzyma, to możesz mieć z tym problem. Pojedź sobie to jeszcze raz. Litka uczy się dyskretnie patrzeć, czy zmieniła nogę. W sensie nie zmieniła, tylko czy jedzie na dobrą, bo wcześniej tak się rzucała, patrząc na tą nogę. Super! Ramionka do tyłu, czekasz na nią.
Okej, dobra, pochwal. A pokaż, zaprezentuj jak patrzysz, czy jest dobra noga. Zaprezentuj jak patrzyłaś, o tak. A teraz jak patrzysz? O tak. Ja po prostu rozbroiłaś mnie, nie? Jedziesz w tym galopie, ziody wychylasz się za szyję. Dobra, coś postawimy jakąś małego, jakąś stacjonatkę. Delikatnie, a nie się rzucasz. Jedziesz, jedziesz. Nie kładź się, okej, super. Masz czas, żeby zmienić. Super! Galopuj, bo śpi! O tak, nie kładź się do przodu. Usiądź ładnie, czekasz. Ojej, okej, dobra, jeszcze raz. Galopujesz ładnie, czekasz na nią. I wychodzisz sobie. Okej, nic się nie stało. Było bliżej. Ale trzymaj się nogami. Zamknij w łydkach, czekasz. Spokojnie, trzymaj ją w kontakcie. Okej, dobra, może być. Był to chyba jeden z tych lepszych na tym, na tej stacjonacie skoków. Pochwal, przekłusuj ją na długiej i myślę, że dzisiaj na tym skończymy. Starczy, jak na jeden dzień. Dobra, stwierdziłam, że nie będę męczyła dziewczyn. Trochę, żeby oderwały się od ziemi, żeby sprawdziły siebie. No, tutaj jeszcze daleka droga do zgrania się, ale myślę, że będzie dobrze. Na pewno są chęci, to jest najważniejsze. No i Litka musi się z powrotem trochę wbić w to siodło, bo czasami latała, ale wybaczmy jej. Wybaczamy. Co wybaczasz? Waszą piękność. Mówię, że wybaczamy twoje czasami nieogarnięcie w siodle. 3 lata. Nie no, jeździłaś, nie skakałaś 3 lata. Nie skakałam chyba nawet po obie. A, o kurde, to dawno było. Ale coś tam jeździć to jeździłaś. Jeździłam, ale skakać to dawno nie skakałam. No. Ale super, pochwal ją mocno. Elegancko. Następnym razem będzie lepiej. I lepiej, i lepiej. Czasami gorzej, ale lepiej. Będziesz nie ustępować w ręku? No dobra. A jak ci się podobało? Byłam ja niepewna, ona była na początku niepewna. Najlepsze były te drążki. Ale będę miała miniaturę. Ale ona chodziła drągi ze mną. No ale widzisz, dzisiaj trochę słońce świeci, no. Przypatrzyła się, odbijało się może światło. I tamtej, co skakaliśmy tam do stacjonaty, to jak głosowałam, to też się zerkała na nią. No, dzisiaj była może trochę bardziej patrząca. Może w tobie było wewnętrznie, że ojej, dzisiaj będę się odrywać od ziemi i przełożyłaś to na konia. Fajnie, ale dobra. Fajnie było. Ty sobie poradziłyście. Jeszcze musicie się zgrać trochę. Ona pewnie też dawno nie skakała, więc musi troszkę sobie przypomnieć swoje nogi, ale ogólnie było dobrze. Też nie ustawiałam wam nie wiadomo czego, jak na pierwszy trening, bo nie ma sensu. Zgrajcie się na małych. I wtedy będziemy podwyższać. Mokry kucyk. Bawcie się dobrze, wstępując. Będziemy, na pewno. Pogorek zeżarł swoje trawokulki. Właśnie go ubieram. Zobaczcie, jaką ma teraz grzywę krótko. Trochę się potarmosił. Ale pięknie. Jak ty się świecisz po tej kąpieli. Pokerski całościowo ogarnięty. Myślę, że mogę już kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobał. Pierwszy Litki trening skokowy zaliczony. To nie było nie wiadomo co, nie było wysoko, ale wiecie, od czegoś trzeba zacząć. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Ja bardzo dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki, cześć i pa!